tytułem niespodzianki przedstawić Państwu młodego, debiutującego 50 lat temu wykonawcę, który poza mową wiązaną, a nawet prozą się posługuje, posługuje się również gitarą. Przed Państwem Krzysztof Piasecki. Teraz z Krakowa. Mamy do niego szczególne uczucia, ponieważ mieszkał w pięknym Wrocławiu, przeniósł się do Krakowa. Przeniesie się do Wrocławia. Zostawił cię samego, dasz sobie radę, Krzysiu? I z Krzeska Wrocławia. Poczekajcie za tym. Chcesz to wyjąć, to nie kurzą, się nie ruszasz. Rusza się. Już. Dobrze, Krzysztof Piasecki. To ja. Dobry wieczór. No więc to jest prawda, rzeczywiście tutaj panowie powiedzieli, ja się nazywam Krzysztof Piasecki, jestem satyrykiem, momentami jestem bardzo popularnym satyrykiem. Tak, kiedyś nawet słyszałem reklamę swojego występu, kiedy jechałem na występ samochodem, miałem włączone radio i słyszałem reklamę mojego występu, brzmiała tak. Zapraszamy na fantastyczny występ znakomitego satyryka Krzysztofa Piaseckiego. Dla tych, którzy się do nas dodzwonią, mamy 600 podwójnych zaproszeń. Niestety się nie dodzwonili. To był bardzo krótki występ. Dobry wieczór! Już nie, myślę sobie. Czy ty się wigilia? Nie ja. Czy mam na tradycyjnie wolne miejsce przy stole? Mam! Czy mogę wyjść? Nie! Dlaczego mamy tradycyjnie wolne miejsce przy stole? Rzeczywiście, proszę Państwa, służbie zdrowia najlepiej nam nie idzie, ale poza tym wszystko zmienia się na lepsze. Telewizja się zmieniła. Kiedyś narzekaliśmy na to, że telewizja nami manipuluje. Teraz my możemy manipulować telewizją, bo jakiś geniusz wymyślił pilota. To jest fantastyczne urządzenie. Pierwszy program, drugi program, Polsat, cisza. To ma władzę, ja mam władzę. Pierwszy program, drugi, wchodzi żona. To tak się jeszcze do telewizora, może być coś jeszcze. Cisza. Świetne urządzenie, naprawdę. Pierwszy program, drugi, jakiś minister przemawia i mówi, że chodzi mu o to, że Polska dostała się do struktur zachodnich, ale przestał kłamać. Już mówi, że chodzi mu o stanowisko i chce się nachapać. Składa rezygnację. Widzicie Państwo, jaka technika do nas dotarła? Baterie, piloty, mikrofony. Tu nawet jeden twarz mówi, ile mikrofonów. No. Bo bez mikrofonu teraz się nic nie da załatwić. Na najmniejszym dworcu autobusowym są mikrofony. Przecież nie wychodzi kierowca i nie krzyczy tak. Ludzie! Wsiadajcie do mojego autobusu, bo zaraz jeżdżą! Będę tam nabył, on zasłuchaj z tymi dowołami! Nie! Tak nie jest! On ma mikrofon i elegancko zapowiada. Stanowiska 6. Bez mikrofonu w życiu by tak nie zrobił. No. Nieodzowne są mikrofony. W Krakowie, gdzie mieszkam, w dworcu głównym PKP, nawet w kasach zainstalowali mikrofony. W kasach! Bo kiedyś to się tak bilet kupowało. Gdzie? Narodowia! I tak było? Ale kasjerki się skarżyły, że przez tę dziurę grypą je zarażano. Zamurowali tę dziurę, wyścili mikrofon. Małe Kraków oszczędne miasto, więc mikrofon jest tylko z jednej strony. Gdzieś tak jest. Także ona mnie słyszy, ja jej nie. I teraz tak się widać. Do Radomia proszę! Do Radomia proszę! Do Radomia, co się pan dzieje? Pytam cię normalny. Nie normalny, po normalny. A nawet podobno do tego się mają posunąć, że laska marszałkowska będzie elektryczna. O, tak go otwieram. Chrzanowski by nie utrzymał w życiu. Więc widzicie Państwo, ile ja w ciągu paru minut wymieniłem powodów do radości. I wierzcie mi Państwo, naprawdę, nie ma powodu do zmartwienia. Ja to mówię dokładnie z własnego doświadczenia. Przez gdybym ja się martwił, to ja bym chyba osiniał na swobodę. Ponieważ koledzy z kabaretu Elita śpiewali piosenkę o Kalifornii, ja też postanowiłem, bo jest taka
to jest taka piosenka, która jest przesłaniem od mojego pokolenia starszego do państwa młodszego, no bo sporo się pozmieniało na świecie i na przykład Luksemburg to jest takie państwo, prawda? I można sobie tam pojechać, teraz nie ma granic, nawet bez dowodu osobistego, a za moich czasów Luksemburg to było radio. Naprawdę. A teraz Radio Maryja. A za moich czasów nie miało, więc sporo się pozmieniało i dlatego ułożyłem polskie słowa do amerykańskiej muzyki i brzmi to tak. Słychać gitarę? Tak? To naprawdziło? To przepraszam. Jakie przycisnąć. No coś może nie wyjść, prawda? Tak jak z politykiem jest, polityk jest politykiem, ojcem często, mężem często, jeszcze uczciwym. No coś może nie wyjść, prawda? Więc ja spróbuję teraz, no jest wolno do piosenka, żeby państwo się mogło przyzwyczaić do pięknej melodii. Ja i żebym ja mógł sobie przypomnieć pierwsze słowa. Przed ekranem siedzi widz, nie rozumie prawie nic. Żona się po domu krząta, miała sprzątać, to i sprząta. Córka pałę z chemii ma, a on przed ekranem trwa. Sąsiad pięknie balkon zdobi, on też kiedyś tak to zrobi. W życiu z powodu swojej indolencji językowej, ale wróciłem do Polski, przeszło. Proszę Państwa, znajomość języków obcych jest mocno przereklamowana. Wędrują mi taką anegdotę, jak wszedł facet na pocztę i mówi do tej panienki: sprawię ci dojść? Parle go français? Do you speak English? Gawari paroski? Machnął ręką i wyszedł. Koleżanka mówi do tej panienki: Hela, czemu ty się nie uczysz języków? Ja byś się nauczył jakiegoś języka, to byś sobie z tym panem porozmawiał. Tak? A on znał cztery, pogadał se. Robert czuje, że czasami jest prawdziwym chłopem i dlatego wieczorami bawi się laptopem. Łodzi ligi, da-da-da-da, łodzi ligi, łodzi. Da-da-da-da, łodzi ligi, łodzi ligi, łodzi. A mam słabą głowę, więc oddalam się na chwilę, by się zresetować. Państwa, granie na gitarze ma jedną zasadniczą zaletę, oprócz tej wady, że Państwo to słyszy, mianowicie wiadomo, co zrobić z rękami. Piosenka, jak śpiewa, znaczy teraz posłuchajcie, jak śpiewają, tak robię ręka. Tak, to jest muzyka czarna. Moimi paznokcie wbijają sobie w ziemię, żeby przynajmniej pazury mieć czarne. Ale za moich czasów piosenka pokazywała oto reflektor, oto puste miejsca na widoku, oto buty do szewca. A ja stoję, gadam, jedną rękę wkładam do kieszeni, drugą wymachuję i zwrócono mi uwagę, że jak się tak stoi jak ja teraz, to to jest nieelegancko. A tak jest elegancko? A tak stał ten, co mi zwraca uwagę. Wszyscy stoją. Rząd tak stoi, opozycja tak stoi. To jest jedyna rzecz, która ich łączy. Wyższość prawa.
Ja chciałem się z Państwem pożegnać taką piosenką, którą zadedykowałem jednej naszej cesze narodowej. Mianowicie mamy taką cechę narodową, która powoduje, że Polak naprawdę szczęśliwy jest wtedy, kiedy jest nieszczęśliwy. Ja nie wiem, na czym to polega, ale chyba podurna to jesteśmy, no. Jak się u nas mówi na człowieka, który przez całe życie chodzi uśmiechnięty? Debil. No, czy u nas się mówi, kto się martwi, jak głupi? Nie, śmieje się, jak głupi. Naprawdę podurna, ale może nic nie uda się uratować. W tym domu będzie utrzymana moja piosenka. Niby mam żonę, ale co to za żonę? Niby mam auto, ale co to za auto? Niby mam oczy, ale nic nie widzę. Niby mam uszy, ale nie słyszę nic. Niby mam katar, ale co to za katar? Niby mam pracę, ale co to za praca? Niby mam szkołę, ale co to za szkoła? Niby mam czas, ale co to za czas? Niby mam dom, ale co to za dom? Niby mam ojca, ale co to za ojciec? Niby mam brata, nie, brata nie. Niby mam kaca, o kaca to wow! Niby mam humor, ale co to za humor? Niby mam głowy, ale co to za głowa? Niby mam twarz, ale co to za twarz? Niby mam czas, ale co to za czas? Niby mam... Niby mam pamięć, ale co to za pamięć? Niby mam nosa, ale nie czuję nic. Niby mam syna, ale nie jest to córka. Niby mam córkę, ale nie jest to syn. Popatrz, co mi porobiłaś, choć przecież ja bez ręki. Zobacz, co zrobiłaś z życiem mym. Choćbyś nie wiem, jak prosiła, nie zaśpiewam tej piosenki, bo nie zasługujesz na nią ty. Niby mam tekst, ale co to za tekst? Niby mam pomysł, ale co to za pomysł? Niby mam puentę, ale co to za puenta? Niby mam ciebie, ale co to za ty? Niby mam brawa. Niby mam brawa. Thank you.